Cześć moi drodzy, z tej strony Kasior i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sons of the Forest, w którym wejdziemy sobie do tej oto jaskini na plaży. Mamy w niej znaleźć akwalung. Jest Kelvin, tak się zastanawiam. Zostawiłem go tutaj, miał zbierać drewno na domek. Prowizoryczny taki tutaj chciał, znaczy prowizoryczny. W sumie lepszy niż my mamy tam w głównym miejscu bazy. Postawiłem tu ognisko i łóżko. On miał zbudować dom, a zbiera chyba drewno. Dobra, to niech on sobie zbiera. Nie wiem, czy jak my wejdziemy do jaskini, to jakby współczesna gra tutaj na zewnątrz się zatrzymuje jakby i on będzie stał w miejscu, nic nie zrobi, czy jak wyjdziemy, minie zawsze, załóżmy ileś czasu, to on już zbuduje, załóżmy połowę tego domku. Zobaczymy. Przekonamy się, tak więc wejdźmy do środka. Mamy tylko trzy armory. Oj, może jeszcze coś zjem i się napiję, bo tak trochę... picie stąd chyba lepiej wody nie brać, bo będzie słona. Nie wiem jak to działa za bardzo, ale dobra, to zjedzmy może to suszone mięsko jedno. Ile to daje? Tak dla testu. Uuu, patrzcie ile to wody zebrało. Energetyka można wypić, żeby tego nie dźwigać. Pyk. Uuu, tu dało nam pełne napisie, dobra. I jeszcze w takim razie zjedz ostrygę, zobaczymy. Ile to da? Do pełni pewnie na maksa już. Nie? Ty, nic to nie dało. Aha, okej, nic to nie daje za bardzo, tak więc weźmy sobie jeszcze może... A weź tego batonika jednego zjedz, na maksa sobie napełnimy. Da się na maksa wypełnić poziom wyspania tym? Tak, da się. No i rewelacja, dobra. Teraz można wejść. Kelvin do roboty! Dajmy mu jeszcze raz to zadanie, bo po wejściu do gry może coś nie ogarnął. Wybuduj, ukończ konstrukcję. Zrozumiano? Tak, dobra, no to... Do dzieła, kolego. A my wchodzimy do środka. Trzy armory, tylko przypominam. Nie wiem, tu może być naprawdę ciężko. Latarka od razu. Tu może być ciężko, moi drodzy. Tutaj leży już jakiś koleżka. Co to jest? Amunicja do pistoletu. Dobra, notatka. Czym ty jesteś? Pokaż. Of Corp, outbeat. Dobra, coś tu biega, wiecie? Ja się zajmę tą notatką potem. Tu jakieś kable idą. Można to zapalić, to jest zapalone. Kolejna butla. Na z tlenem. Pewnie do akwalunga. Kolejne flary. Amunicja do pistoletu, czyli będzie tutaj potrzebny, a my go oczywiście nie mamy. Dobra, poradzimy sobie bez niego. Spoko. Tutaj jest jeszcze czaszka. Okej. Idziemy, nie ma co się bać. Na ostatnią jaskinię bardzo długo przechodziliśmy. A potem wszedłem sobie na swoim save'ie, żeby tak przetestować, jak ona jeszcze... Jest tu nietoperze. Jak ona wygląda tak inaczej troszkę, bez nagrywania. Żeby się zorientować i... Jezu. I przebiegłem przez tą jaskinię dosłownie w 2 minuty chyba. Odcinek trwał 50, z czego 30 byliśmy w jaskini. No ale tak to jest, jak się chce wszystko dokładnie zwiedzić i jest się w miejscu jakimś pierwszy raz. Dobra, tu na razie jest spokój. Tutaj też nic nie widzę. Zauważyłem, że jak na razie... Jak jest jakaś jaskinia i prowadzi tunel prosto, to nie ma jakichś rozgałęzień za bardzo. Jak jest rozgałęzienie, no to jest na końcu tunelu i widać je. Nie trzeba w jakieś takie skrytki chodzić, czyli tutaj po prawej to już nie byłoby nic ukrytego. Nie wiem, czy to jest celowo zrobione, żeby nic nie pominąć, czy jak, ale... Okej. Dziwne. Co, ktoś się tu bawił w basenie? Baterie mamy w latarce? Mamy. Coś tu już słychać. O jest, patrzcie. Czy my mamy jakieś... czekajcie, szmaty mamy. 14 szmat. Ja ci kręcę. 3 butle. Nowej więcej. Raz, dwa, trzy. Trzeba tego stworzyć więcej, bo... Nie używam tego jakoś. Butelek i tak trochę za mało mamy. Wydaje mi się, że w tym momencie pauzuje się gra.
Jakby nie chce nam nic nie może zrobić z zewnątrz. Jeszcze sobie zróbmy te bomby. A nie, nie mam monet chyba, tak? Nadal. Tak, nie mam monet. Nie wiem, gdzie te monety zdobyć. Jakaś rozmiarka by się przydała. Okej. A jestem ciekaw, jak to będzie z łukiem wyglądało. Gdzie jest łuk w ogóle? Mamy ten słaby łuk, ale tak czy siak można by spróbować chyba, co? Aha, fajnie. Halo? Nic nie widzę za bardzo. O, teraz widzę. Dwa. O kurwa mać, dobra, nie będę tak ryzykował. Weź tą siekierę. To. Mamy dwa armory tylko teraz. Jeden jest tam. Trzeba go już dobić tylko. On powinien być... Oj, nie, nie. Te strzały mu nic nie zabierają, nie bardzo, wiecie. Dobra, czyli armora już straciliśmy całego. Tu jest jeszcze jeden ten. O cie panie, dobra, to będzie ciężkie. Bomby by się najbardziej przydały tutaj. Sprawdźmy. Bomby mam. Granatów już nie mam, prawda? Nie, granatów nie mamy. Weźmy tą bombę. Tyk, sprawdźmy. A i tamten uciekł, może? Dupło go? Chyba go dupło. Tak, ten już leży martwy. Ale tu jeszcze jeden był. Można go zebrać? Można. Te armory naprawdę są bardzo dobre. Znaczy dobre, no są po prostu, może tak. Bardzo przyjemnie się je zdobywa, o tak może, nie wiem. Czy wy też to zauważyliście, ale... Po prostu zabijamy jednego gościa, zbieramy z niego jeden armor, koniec. To takie nic skomplikowanego. To mu się podoba, a z tymi innymi no to tak... Tak średnio trochę. Można na drukarce drukować te armory fajne, plastikowe. Z tego chyba jeszcze skorzystam, bo to może być dosyć fajne. A, ten też umarł, patrzcie. Ha. Jakiś duży był, patrzcie. Nie wiem, czy to był ten z dementorów, jak ja to nazywam, czy może jakiś inny. Chyba tak, bo nie ma twarzy. Załóżmy jeszcze jednego armorka. Tam kolejne, patrzcie. Dobra, trzeba sobie jakoś z nimi poradzić. Wydaje mi się, jakby ciągle kłócał, bo to jest takie... Ja ten już leży. Bierzmy go od razu. Chyba jak zbieramy, to tak, nie mogą nam nic zrobić, jak zbieramy. Tylko jak przestaniemy zbierać, to... To nagle mogą. Cyk, cyk, cyk. Raz nas trafił, ale chyba nam nie zabrał tego armora nawet. Okej. Zbierajmy. Stój, bo nam odpłyniesz, kolego. Okej. Po raz kolejny to powtórzę. Nie spodziewałem się, że ta gra może mnie tak wciągnąć. Jedynka do mnie kompletnie nie przemówiła, ale może dlatego, że nie dałem jej szans za bardzo. Nie widziałem za bardzo celu w tej grze. A tu jakoś tak jest to... Kurde, fajne. Spotkałem się już z opiniami, że ludzie woleli jedynkę niż dwójkę. No to ja tego nie podzielam. Chyba, że jak się rozgrało bardziej, może tą jedynkę to była fajna, ale tak to... Kurde, łatwo się to zabija, powiem wam. Takie zwykłe mutanty. Jak się tym toporem walnie w głowę, to naprawdę nawet na ciosa potrafią zejść. Nie wiem, czy to przez to, że mamy tą lepszą siekierę, czy po prostu trzeba odpowiednio trafić w dane miejsce. Okej, już mamy nazbierane armorów. I patrzcie, tu mamy jakieś rozgałęzienie. Zabijmy sobie jeszcze tego. Dwa. Trzy. No i dobra, na trzy ciosy umarł, teoretycznie. A jeżeli bym trafił jakoś mocno w głowę, to bym odcięło tą. Ten łeb, czy jak to wygląda? Pójdźmy sobie na razie tutaj. Bo wydaje mi się, że to jest ścieżka taka dodatkowa. Ewentualnie się wrócę. Na razie cicho i spokojnie, ale za daleko ona prowadzi. Ona nie jest dodatkową ścieżką. To jest główna ścieżka jak nic.
przerwa była, ale jesteśmy już. Nie wiem, czy nie, nie odwróciłem się w tym czasie. Dobra, uwaga. Nie wiem, jak ten łeb dziabnąć. O, teraz na dwa strzały zszedł, czyli... Ja pierdzie, tych to ja nie lubię. O kurwa, biega po ścianie nawet. O, wow, wow, wow. Dobra, to jest dziadostwo naprawdę mocne. I to przydałoby się serio zabijać jakimiś bombami czy czymś. Dobra, chłop ścięty. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu. Dobra, wszyscy leżą. Patrz ile armora nam zabrało. Ja cię kręcę. No ale okej, zregenerujemy to sobie na spokojnie teraz. Po jednym. Pyk, na spokojnie, nie ma co tutaj się śpieszyć, bo wiadomo, moglibyśmy przebiec po prostu tą jaskinię. Tak, o, omijając te wszystkie mutanty, ale nie o to w tej grze chodzi. Wiadomo, można by speedruna odpalić i ukończyć grę w kilkanaście minut, ale... Tu chodzi o... samą rozrywkę. Trzy już zebrałem, tak? Czyli tutaj czwarty jeszcze. Odwróć się, chcecie zebrać. Przyjacielu. Dobra, cztery jeszcze jedno mieliśmy, czyli pięć teraz dodam. No i tamten nam mocno walnął, powiem wam. Dodajemy sobie 5 armorów. Okej, okay, jeszcze dwa miejsca mam. Co się śpika, słyszycie? Jak lokalizatory. Znowu. Mamy jedną bombę. Ale mówię, tutaj monet. Pancerz techniczny. O, właśnie o tym mówiłem, czyli to będziemy sobie mogli robić. Nie wiem, czy to jest mocniejsze jakieś niż ten pancerz z mutantów. To mnie bardzo interesuje, ale tak, tym możemy rzucać. Granatami możemy rzucać, których nie mamy. No i jakbym miał łuk normalny, to bym z łuku strzelał do nich. A tak to nic więcej nam nie pozostaje oprócz siekiery. Pistolet oddaliśmy jak... Zban się zachowałem głupi, no ale cóż. Zapomniałem, że Virginia za mi nie pójdzie. Zbiornik powietrza i to tyle. No nic tutaj nie ma. Musimy sobie radzić z tym, co mamy. A jeszcze tutaj jeden jest. Mołotowy. Mołotowy chyba to jest dobra opcja, tylko z tego co widziałem, to one jakoś mało obrażeń zadają. Ale są obszarowe, więc mogą zatrzymać przynajmniej. Ataki. Dobra, idziemy tędy i się wrócę po prostu później tam. Radyjko! Oh yeah! O, cześć. A wy tu imprezkę macie i mnie nie zaprosiliście? Dziady. Wisi to radio, nieźle. Dobra, nie ruszam go, niech sobie gra. To jakiś but? Laptop był? Okej. Oj. To ja może jednak wyjmę tutaj tego... Nie, co ja zrobiłem? Pierwszy raz zjadłem nie chcąc. Jeszcze raz, wyjmij tego Mołotowa. Wyjmij... Zapalary, nie wiem jak to... Stawić lepiej. Pyk, podpal to. Coś się zbugowało, bo nie widzę niestety tych... O, ale zdupiłem to teraz. Weź siekierę. Ty, popsuło się coś, no. Patrzcie. Nie, coś tam się popsuło, moi drodzy. Jeszcze raz dwójeczka. Ekran jakby się odwrócił w ogóle. W drugą stronę latarka mi świeci. O, ja pierdzie. Dobra, jeszcze raz. Weź to połącz z bateriami, bo po pierwsze to nie mamy baterii. Podnieś to. No nie, no świecimy jakoś tam w bok. Schowaj to wszystko, schowaj, schowaj, schowaj. Latarkę też schowaj. Jedyneczka. Nie, zbugowało się, moi drodzy. O, ja pierdzie. Czyli w tą stronę musimy dodać w bok, tak? Nie wiem nawet, gdzie jestem. Jakby to zrobić? Może dajmy mu jeszcze raz coś zjeść i on wtedy się odbuguje. Czego mamy mniej? Dobra, no to napij się nawet tego picia, aż trudno. Zmarnujemy troszkę, ale patrzcie, on w ogóle bokiem jakoś pije. O, 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 odbugował się? Czy nie? Weź ten topór do ręki. Tak, odbugował się, dobra, super.
O, no i teraz można grać dalej. Patrzcie, co tu jest. Granat i amunicja do shotguna. Jakieś jedzonko, leki. Fajnie. Dobra, idziemy dalej, ale muzyczka się zmieniła w radiu. Bardzo ciekawie. Te mołotowy są słabe, bo właśnie trzeba wyjąć i mołotowa, i tą zapalarę oddzielnie. I to podpalić. Chyba się spaliło trochę tych małych szatańskich pomiotów. Nie wiem za bardzo, czy dobrze idę, ale mam nadzieję, że tak. Tu mnie toperze. Kurwa, wróciłem się. Czyli źle poszedłem. Ajajaj, dobra. Trudno, weźmy te ryby i kości, ile się da. No i idźmy w tą stronę w takim razie. Ja coś tu musiałem powalić, wiecie? Musiałem się obrócić chyba podczas tego błędu. O, ładnie głowa ścięta. A ty coś tam krzyczysz, chciałem dziwne jakieś te Mendelejewy, te inne. Jeszcze jedną skórkę mamy. O, ty dziadu, trafiłeś mi nawet. Jeszcze jakiś tutaj jest dziad? Nie ma, dobra, zbieramy cię. Troszkę nas trafiają, ale... ale zwraca to się w tych... w skórach. W skórach? W zbrojach z mutanta, można to tak nazwać chyba. I tu są te kamizelki. Powiem wam, że tu chyba były dwie główne drogi. To jest taka główna, główna, a tamta była po prostu główna. Tak? Czy nie? Tu widzę, że nie ma żadnych bocznych ścieżek. Czyli idziemy zwyczajnie tędy. Dobra, oj, coś tam nam chrupnęło nad głową. Można chyba zeskoczyć. Tam jest jakiś ponton na... Kto tu w jaskini się kąpał, co ich porąbało? No też. Może i to fajne w sumie. O, nóżka, rączka. Więcej nóżek, rączek. Fajnie tak. Ciekawe, co będzie, jak wskoczę do środka. Dwa kolejne picia. To nam się zwróciło już. Tu druty jakieś, czyli warto wchodzić w takie... O, rekin, jak miło, ha! Ha, ha! Moi drodzy, i weźcie tu, wejdźcie teraz. Dlatego tu są ręce i nogi. Wszystko jasne. Jak ja mam przez to przepłynąć, co? Jak tu rekin pływa? Chyba nie mam tam wchodzić do tej wody nawet, wiecie? Tędy musimy iść boczkiem. Tu czaszki wszędzie. On sobie zjada takich jak my. Czy to jest akwalung? Aparat oddechowy. Collected. Aqualung, moi drodzy, zarąbiście. Po to tu przyszliśmy właśnie. Okej, okay, no i to mi się podoba. To nie jest aż taka długa... I co ty z tym plecakiem robisz? Nakładaj to. To nie jest aż tak długa jaskinia jak poprzednia. Mamy zegarek, jeszcze jakieś piciu i laptop trzeba rozwalić. Na części elektroniczne. Okej, okay, jestem ciekawa bardzo, czy da się zabić tego rekina, ale to przetestujemy sobie następnym razem, bo teraz na pewno nie będę tu wchodził. Bo nie mam nawet pistoletu. A myślę, że takie dziadostwo to trzeba zabić shotgunem. I tu jestem pewien, że da się wpłynąć pod wodę i coś zyskać. Jak ten akwalung się zakłada? Czy on się automatycznie założy, jak my wejdziemy pod wodę? Czy trzeba go gdzieś tutaj kliknąć? Zerknijmy sobie. O, tu jest akwalung, załóż. Patrzcie. Da się, o tak. I mamy akwalunga teraz na sobie. Przetestowałbym to, ale chyba nie. Weźmy łuk. Łatwiej było, jakbym coś widział, serio. Tak. Chyba to nic nie daje, wiecie? Rekin sobie dalej pływa. Może by go tak dziabnąć tutaj jakoś. O, nie, 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 ja chcę wyjść. O ty dziadu, stary, śmierdzący. Chciałeś mnie ugryźć. No jakoś bym go tu dupnął, ale nie ma jak. Dobra, napiszcie mi w komentarzu, czy da się go w ogóle zabić, bo nie testowałem tego, a chciałbym tu wpłynąć. Wrócimy się tutaj po prostu, to nie jest daleko w tej jaskini jakoś. A jak wejść na górę? Tu z powrotem, dobra. A jeszcze tędy nie szedłem do końca. Nie, szliśmy już do końca, okej. Okay. Wróćmy się jeszcze do tego drugiego rozwidlenia, gdzie
się troszkę zakręciłem. I się wróciłem przez przypadek. Mamy jeden granat, więc to też się przyda. Nie pamiętam za bardzo, gdzie był spawn tych granatów, bo tak to byśmy sobie ich trochę pofarmili. Siebie zbierałem, wszystkich chyba tu zbierałem już po drodze. Okej, tu jest to miejsce z rozwidleniem. Wejdźmy tędy. Ten się już zmęczył, trochę głodny jesteś, tak? Dobra, dam ci od razu amciu. Ryby, co sobie rał ryby, sobie usmażymy najpierw, zanim to zjesz. Weź sobie to, bo troszkę ostatnio nie mogłem nawet tego podnieść, bo mieliśmy za dużo wykwipunku, więc trzeba to jeść po prostu. Trzeba to jeść, moi drodzy. Dobra, i tutaj doszliśmy do tych szatańskich pomiotów latających po podłodze. I się zakręciłem. Cudeczka. O, tu było radyjko w prawo, chyba tam się odbijało, tak? A ja tu w lewo jeszcze nie poszedłem. O, patrzcie, mamy flary jakieś. Flary to ja nie chcę. A, i tutaj już nie ma nic więcej. Tak samo tych flar powinniśmy używać, ale jakoś nie śpieszno mi do nich. Nie lubię ich używać. Wolę standardowo siekierę i to tyle. Radyjko. I biegniemy prosto, tutaj nic nie... O, właśnie. Trzeba, dobra, dwa. Trzy, cztery. Pięć. Brzmi jakby to coś jeszcze dużego było. Jeszcze idzie jeden. Oberwał? Chyba już wszystkie. Nie, coś tu jeszcze słychać. Patrzcie, 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 idzie. Dobra, leży. Czyli teraz już wszystkie. Armory sobie zaraz założę, jak jeszcze zabijemy jakiegoś mutanta. O, tu jest coś ważnego. Dźwięki ucichły nagle. Tu jest jakiś strój, kurtka skórzana, collected. Tu łazi. Kutle kolejne, więcej się nie da podnieść. Co to jest? Paralizator? Ja cię sunę. O kurwa, tam się coś odzywa. Tutaj rączkę. O kurwa, czym ty jesteś? To jest tak... To jest ten wielki glut, co wcześniej. Tu jest jakieś laboratorium. Pewnie będzie się dało tu wejść jakieś z drugiej strony, czy coś. Dobra, wracamy się, bo tutaj jest jakoś niebezpiecznie, moim zdaniem. Taka cisza jest najgorsza. Nie wiem, czy też tak myślicie. O, radyjko jak gra, to od razu lepiej. Ale mamy paralizator, jestem bardzo ciekaw, jak się z niego korzysta. Gdzie on jest? Tu, patrzcie. Pięknie. Czy to ma jakąś amunicję, czy jest na baterię po prostu? Jak na baterię, to zarobiliście. Dobra, przetestujemy sobie na jakimś mutancie, ale to tutaj nie mam za bardzo jak. Prawym przyciskiem myszy nic się nie robi. Pewnie lewym się tylko strzela i to tyle. Myślałem, że mogę wycelować jakoś, a on bokiem jakoś to trzyma. Ciekawe. Dobra, wyjdźmy stąd, bo trochę się zakręciłem. Czyli mamy z jednej jaskini akwalung i paralizator, bardzo fajnie, tylko no jeszcze z tym akwalungiem chciałbym zawitać tam u rekina. Jakbyśmy zabili tego rekina jakoś, to bym mógł tam wejść. Więc możecie mi... O, patrzcie, mamy jednego. Uwaga, testujemy. Przeładuj naciskając R. Naciskając R. Ale czym ty to załadowałeś, gościu? Ty zdech od razu na jednego strzała. Chodźcie, kręcę. Nie zdech, nie zdech, nie zdech, nie zdech, tylko był sparaliżowany. Okej, czyli jakieś takie mocniejsze mutanty można by tak paraliżować. Dobre. Okej, trzeba to przetestować, tylko jestem bardzo ciekaw, na jaką amunicję to jest.
Uuu, patrzcie, amunicja do paralizatora, ej. Myślałem, szczerze mówiąc, że to będzie serio na baterię po prostu. Ale niestety nie, no dobra. To trzeba się zorientować, jak się robi taką amunicję. Już mi baterie w latarce padają. Ale spoko. Wyłączyłbym też te powiadomienia po lewej, zbierz tyle i tyle bali. Bo trochę to psuje klimat i rozprasza, więc jak wiecie, jak to wyłączyć, to też możecie dać mi znać. Czyli dwie sprawy, powiedzcie. Rekin, czy da się to zabić? I dwa, czy da się to wyłączyć? Powiadomienia o tym. Okej, wychodzimy z jaskini, moi drodzy. I kolejna, druga jaskinia zaliczona. O, a dom już zbudowany prawie, czyli to jest na żywo wszystko, realnie. Czas leci. Fajny. To niech on sobie tutaj buduje jeszcze. A my ugotujemy rybki. Raz, dwa, trzy. To jest dried mięso, jest spoko. Wysuszone ładnie. Niech się ryby tutaj gotują. On jeszcze potrzebuje trochę drewna. Dobra, niech sobie zbiera, ja nie jestem... Może zdejmę ten akwalung, czemu tego używam? Zdejmij. Zdjąłeś? Zdejmij. Okej. Okay. Tutaj też pewnie bym mógł nurkować, plus w tym jeziorze, przy którym... Czekajcie, mapę odpalę. Teraz wam pokażę. O tam, na samej górze GPS-a teraz widzicie? Tam, gdzie tak kawałek jaskini widać. Jest takie jezioro, do którego zbierają się wszystkie... Wszystkie odnogi jakby. Wszystkie źródełka, wszystkie te... Z góry cała woda leci właśnie do tego jednego zbiornika. I tam wydaje mi się, że dało się nurkować. Tak samo tutaj. Teraz na... Powiedzmy północ, jak patrzę na górę mapy. Jak patrzę, to... Też jest jakiś zbiornik. Też pewnie można tam nurkować, więc to nam otwiera dużo... Dużo miejsc. Musimy na pewno łopatę znaleźć. Do znalezienia łopaty był nam potrzebny też akwalung, bo właśnie jedna jaskinia miała taki zbiornik. No wchodziło się do jaskini i od razu trzeba wpłynąć pod wodę. I po to szukaliśmy akwalunga, więc tam się udamy jako w następnym odcinku. Żebym ja sobie przypomniał, gdzie to było. Wydaje mi się, że gdzieś przy bazie, ale to... To muszę sprawdzić jeszcze, dobra. Tak, to była ta jaskinia chyba przy bazie. Okej. Okay. Rybki, jak rybki? Gotowe? Już spłonęły? No jakim cudem, moi drodzy. Czy to się smażyło dosłownie sekundę. Burnt ryba. Zjedz. Burnt, czyli spalony, prawda? Dlaczego nie mogę wywalić? Aha, nie możemy. No dobra, to niech sobie będzie. W takim razie. Dobra, to już tutaj nie będę kombinował, moi drodzy. Tyle w tym odcinku, chyba i tak działo się dużo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!